spacer szlakiem cieszyńskich magnolii cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Co tak przyciąga na ten spacer? Bo to w tym roku już drugi. No w tym roku drugi i prawie 20 chyba z tego co pamiętam. Co prawda ja w tym uczestniczę razem z Ireną French, dyrektorką Muzeum Śląska-Cieszyńskiego od kilku lat. No i tak się zastanawiam, co przyciąga. Bardziej ten aspekt historii miasta, ludzi, którzy go tworzyli z przełomu XIX i XX wieku, czy jednak te piękne krzewy, dostojne krzewy, które właśnie intensywnie kwitną wiosną, kiedy czekamy na coś ciekawszego, bardziej kolorowego po szarudze przedwiośnia czy zimie. Czy wy tam wprowadzacie jakieś nowe elementy do tego spaceru? Czy są jakieś nowe krzewy? Czy ten szlak się powiększa? Zawsze jest coś nowego. Nawet w stosunku do tego, co było 2 tygodnie temu, dzisiaj powiemy coś więcej. W zeszłym tygodniu magnolie jeszcze nie kwitły, w tym tygodniu już w zasadzie większości przekwitły. To zawsze jest jakiś pretekst, żeby powiedzieć właśnie coś więcej. No właśnie oddziaływaniu choćby warunków atmosferycznych na kwitnienie magnolii. Jak w zeszłym roku przemarzły, była możliwość naocznie pokazać, jak rośliny się, jaki skutek przynoszą mrozy na tego typu rośliny, ale też jak opowiedzieć, jakie mechanizmy fizjologiczne mają, żeby się bronić przed mrozami. Także zawsze coś nowego wprowadzamy. Dzisiaj już mi Irena French zapowiadała, że ma pewną bombę, dotarła do dokumentów, co już mnie to zaciekawiło z tego, co usłyszałem. No właśnie, kto rozpowszechnił magnolię w Cieszynie? Wiemy, że przyczynił się do tego ksiądz Leopold Szerszny, ale co się później działo i jak się działo, no to zresztą w ostatnich wiadomościach ratuszowych jest na ten temat artykuł. Bo to już jest taki ostatni moment, patrzę na tą magnolię, to tak już chyba końcówka, one już przekwitają. W większości tak, ale przypominam i zapraszam, na szlaku można się dowiedzieć, że jest część gatunków amerykańskich, które kwitną właśnie w maju, czyli po rozwoju liści i to jest mniejsza, ale również ciekawa grupa magnolii. O tym też opowiadamy, o tych innych ciekawostkach. Można cały czas spacerować tym szlakiem i podziwiać te piękne krzewy. Tak jest, tym bardziej, że tak jak mówiłem na początku, to te miejsca niosą cały kontekst informacji, tych fascynujących naszych rodzimych tustela, czy jak to nazwiemy właśnie, o ludziach, o historiach, o ich pozytywnych czasach, tych ludzi i o tych tragicznych aspektach, o tym jak tutaj Polacy, Niemcy, Żydzi, Czesi wszyscy razem współżyliśmy i współżyjemy.